Ona i on znowu przeciwko sobie. Zdrowi na ciele, ale ich dusze w żałobie. Jutro znowu zaczną budować od zera. Nadzieja ostatnia umiera. To są bardzo ważne i piękne słowa. One dotyczą każdego małżeństwa i będą dotyczyły także waszego małżeństwa. Karolu, ty będziesz tym ogrodnikiem, który będzie musiał obcinać zbędne kiście, które będą na waszym winnym krzewie. Tych rzeczy będzie bardzo wiele, tych rzeczy będzie bardzo dużo. I ty będziesz musiał dbać o to, żeby te soki, które będzie wydawał ten winny krzew, poszły w odpowiednie kiście, żeby z nich powstało wspaniałe wino. A wiemy, że wino jest symbolem miłości. Jest to najwspanialszy napój na świecie. Wiecie, co będzie robiła Kasia? Kasia będzie sadzić między tymi winnymi krzewami kwiaty. Bardzo często sadzi się róże albo inne szlachetne kwiaty, żeby intensywność, żeby bukiet danego wina był jeszcze lepszy. I to będzie waszym zadaniem. Karol będzie jechał sekatorem, będzie obcinał to, co zbędne, będzie wszystko wyrzucał. Natomiast Kasia przez swoją łagodność, delikatność, wrażliwość, czułość, namiętność będzie sprawiała, że wasza miłość będzie cudowna. Że ten bukiet tej miłości będzie intensywny i mocno wyczuwalny. Ja, Karol, biorę Ciebie, Katarzyno, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci Proszę was o to, abyście nie zbagatelizowali waszej miłości. Niech ta miłość zostanie dla was na zawsze fascynującą tajemnicą.